way to defeating the Dark Lord. We bow to no one. I am the true Lord of the Rings. You cannot escape us. Middle Earth, Shadow of Mordor. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy, w kolejnym odcinku na tym kanale, a w nowej serii, zarówno też na tym kanale masło maślane, ale sorry. Zagrajmy, w pierwszym odcinku zagrajmy w Middle Earth Shadow of Mordor, czy jak to jest na polskie tłumaczone, Śródziemie Cień Mordoru. Co się krótko dzieje w tej grze? Ten tutaj ziomeczek na samym przodzie, co się teraz na nas patrzy, to jest Talion, to jest główny bohater, a ten drugi ziomek, co jest tam, jak macie przepustka sezonowa, co siedzi na takim tronie, to jest jakiś elf, z którym Talion jest, powiedzmy, ja tam co nieco fabuły z tego znam, wam nie będę zdradzał, ale oni są potem, w pewnym momencie ich losy dosłownie się ze sobą splatają. W taki sposób, że jeden bez drugiego nie może żyć. No głównie Talion nie może żyć bez tego naszego elfa. Czy raczej bez jego ducha, czy raczej upiora tego elfa. O, widzicie nawet, o teraz widać taką połówkę trupa trochę na twarzy od Taliona było widać. To był właśnie ten upiór, który pozwala Talionowi, który użycza Talionowi swoich mocy, aby właśnie dokonać zemsty na rodzinie Taliona, ale nie dosłownie, znaczy nie tyle na rodzinie Taliona, tylko zemsty za zabójstwo jego rodziny na jego oczach. Upiór użycza mu swej mocy, ale w zamian za to Talion musi pomóc temu upiorowi w czymś. Ja jeszcze nie wiem w czym, jedyne co z tą grą zrobiłem, to ją dostosowałem jej ustawienia graficzne, tak więc po raz pierwszy razem z wami odpalam tę grę i zobaczmy, co mamy, jakie są tryby. Zmień skina. O, a zobaczmy, co mam do wyboru. Jest Talion. Potęga cienia. Ładny. Król polowania. Świetlisty władca. O! O, czyżby to był wygląd tego elfa w czasach świetności? Litarelia. Okej, to nie wiem, to może być ktoś ważniejszy. Kapitan Czarnej Bramy. Okej. I Mroczny Strażnik. Dobra, na razie zostaniemy przy domyślnym skinie, czyli właśnie Talionie. Ale w trakcie gry pewnie będę to zmieniał. Próby walki. Zabijaj kapitanów i wodzów Uruków. Zaświadczenia zdobywaj punkty, używaj umiejętności run, w trybie fabularnym. Zaświadczenia wszystkie dodatkowe zdobyć te run. Dobra, to potem, kiedy indziej. Świetlisty Władca. Zagraj w kampanii Świetlistego Władcy jako... What? Jako Celebrimbor? Czy tym upiorem jest Celebrimbor? Twórca Pierścieni Władzy? Wow, jak ja się cieszę, że tego nie odpaliłem wcześniej. Okej, takiego twistu się nie spodziewałem. Okej, jako Celebrimbor władaj potęgą jedynego pierścienia i stań do walki z Sauronem, by przejąć panowanie nad Mordorem. Okej, ale to jest jakiś osobny tryb, czy to jest coś, co się przemian na przykład dodaje do fabuły, jak na przykład było w Arkham Knight. Były te takie przeskoki na przykład na Robina albo coś. W sensie wiecie, że był i Batman i Robin, to tutaj będzie jakby zamiana tylko ról, nie? Nie wiem, to też trzeba sprawdzić. Król polowania. Dołącz do Torwina. Okej, nie wiem, kim jest Torwin. I pokonaj armię władców bestii, którzy pojawili się w Num. Okej, to chyba są jakieś kompletnie dwa różne tryby gry, poza tym fabularnym. Okej, rozpocznij tryb fabularny w grze Śródziemie Cień Mordoru. No dobra. Czyli to jest chyba taka główna fabuła, mam wrażenie. O! In the land of Mordor, where the shadows płynne przejście do rozgrywki. It was here, narracji, znaczy się. Mount Doom, the
that the Dark Lord Sauron was defeated by the last alliance of men. Ale kto to opowiada? It is here that for 2,500 years the Rangers of God. Czarna brama? Guarding against a nameless threat that all had forgotten. And while the strength of Gondor faded, the power and the malice of Sauron grew in darkness. He has returned to Mordor. Shadow and flame have fallen at the Black Gate. And no mortal man can stand in its path. O! Hej, Talion! O, to chyba jego żona i dziecko. Żona i syn, tak strzelam. Bo to drugie imię takie trochę męskie było. Podrżnięte gardło. Złamany miecz. Ej, ale nie powiedz mi, że będzie jak w God of War, że to Talion został zmuszony do zabicia swojej rodziny. O! To jest perfect swing for killing chicken. Wouldn't want to hurt you. Take a lot more than that. Okej, jakieś wspomnienia. Dear Hail, the mighty chicken killer. Come on. Show your father what you have, huh? Okej, czyżby samouczek walki? Okej, kontra. You'll have to hit harder if you want to best your father. Yes. Hard enough? Okej, takie trochę jak w Arkham. Kontry przynajmniej. Harry, son, don't forget to block. Perhaps you should not forget to hit. Stay alert. Your enemy will not always be as he appears. Easy, son. You're not a soldier yet. I'll have your gun. No to żeś wyprął. Ile? O, egzekucja. Okej. Okay. Piękne! Ty, kurde, zły guzik chyba wcisnąłem. Czekaj, biegnij. Okej, to było. Ty, ej, ładne wejście było teraz z tego ataku. Podcięcie, gleba i egzekucja. Pięknie. Czuję na razie to po prostu zabicie powalonego. Tam coś płonie. A jakiś uruch w ogóle, to spoko. Chodź. Jakie piękne! Zahaczyłem, animacja zahaczyła go wymachu do tyłu i gość nie dostał tego obrażenia normalnie. Jakie zajebiste! O, slow-mo. Okej, czyli ostatni przeciwnik. Czyli tak jak w Arkham. These orcs are much stronger than any we've ever seen. They're not orcs, they're orcs. They're far worse. There's too many. Go find your mother. Go find your mother. Keep her safe. I'll be right behind you. Go. Teraz co? Bronimy? A nie, wracamy to tutaj. To jest chyba ten cały świat cieni, do którego Frodo się przenosił. Czy tam Bilbo, kiedy zakładał pierścień. O, czyżby Celebrimbor? Wspomnienia.
Ale chyba wszystko to są wspomnienia właśnie sprzed tego... na te kilka godzin przed jego śmiercią. I to jest wszystko z tego samego dnia. Let's not forget the love I have for you. Happy anniversary, my love. Alien. O nie, nie mówcie. Where did you find it? I still have a few friends left in Gondor. Nie gadaj, że w ich rocznicę ich zaatakowali. Yes, I did. And nothing has changed. He's still very stubborn. I say we go anyway. Yeah, I will not come willingly. There must be a better life than this. Not now. But soon. A było wyjechać. I'm just so tired of hiding here, Talion. We must hide now, or we are both dead. Come on. Ej, zajebiście płynne to było. Jaki przeskok po prostu w czasie. No, było! Don't move. I'll clear a path. I'm outnumbered. Stealth is my only advantage. Ej, no jak w Batman Arkham! Zajebiście! Tylko oczywiście tutaj zabijamy. W przeciwieństwie do Batmana i jego rodzinki. Ale chrupnął. Ale chrupnął. Ten karczek łamany. Siema. Put the sword down, Ranger. Oj, oj! Maczugą po łydkach i po plerach. Pewnie jeszcze zbutuj leżącego. Będzie żył, po czym wyjebał mi maczugą w twarz. Halo. Ale co on tam w sensie, to co mieliśmy jakąś ozdobę na ręce, on tak wmiażdżył ją w tym środku? Czarna dłoń? Chyba? Czarna mowa Mordoru. Rytuał. O! O! Czyli to ten gościu przyzwał Celebrimbora z zaświatów? A i on chciał, żeby Celebrimbor, czy jego upiór, jemu dał moc, a Celebrimbor wybrał Taliona. Dobrze to teraz rozumiem, czy nie bardzo? Do you believe me, Ranger? What has happened to me? You are banished from death. Cast adrift between the worlds of light and dark. Curse binds us together within the walls of Arda. If what you say is true, then how do we break this curse? We find the one who cast it on us. The Black Hand of Sauron. Ale muzyka jest zajebista.
Oj, prosto, szybki prolog i jedziemy. Monolit? Kurde, fajnie zaatakowało. A i co, oni już się połączyli teraz? This looks familiar. A, Celebrimbor jeszcze nie wie, kim jest. Talion killed a nobleman, Yoreth. His life now belongs to Gondor. Father, if you turn my love in, I shall swear I killed Lord Asgon when he attacked me. We shall both sacrifice our lives to Gondor. Okej, mam wrażenie, że powinny być teraz napisy chyba. A propos tej gadaniny, która miała miejsce właśnie w loadingu. Dobra, i co teraz? Przekuj! Okej, okay. A co takiego? O, fast travel odblokowany. Odblokowanie wież kuźni daje dostęp do wspomnień upiora. W ten sposób odblokowujesz nowe misje, nanosisz położenie przedmiotów na mapę i otrzymujesz miriany. Okej, okay, czym są miriany? Poza tym, że chyba walutą. Okej, to było dość swagerskie. So, we missed one of you at Narcos, eh? An easy mistake to fix. O! Łuk! You will suffer for what you've done! Oj, nie trafiłem! The Black Hand! O! Pięknie! Czekaj, grady ciosów? Dobra, teraz tego już nie sprawdzę, bo gościa właśnie zabiłem. O, chyba że jakiś nowy się przypałęta. Okej, co my zrobiliśmy właśnie? Ale jak trochę jak z Venomem, to jak w Venomie, kurde. My go widzimy, ale... przesłuchać. What do you know of the Black Hand of Sauron? He is a fiend. Made of thin air. What more? A slave I had. Swears he fought him. I sold him for a keg of grog to Gimu the slaver. Oh, nowa mechanika. To kapitanowie armii Saurona. Na razie widzisz ich jako cienie, gdyż nie znasz jeszcze ich tożsamości. Przesłuchiwanie wrogów pozwoli ci zdobyć cenne informacje na temat kapitanów. Naciśnij A, aby poznać tożsamość tego. Gimub Poganiacz. Znasz już tożsamość Gimuba. Teraz łatwiej ci będzie go dopaść. Jego tytuł Poganiacz pozwala ci się zorientować, jaką pełni rolę w urukowej społeczności. Znasz już też poziom jego potęgi. W ten sposób możesz ocenić, jak trudno będzie go pokonać. Poziom potęgi określa także nagrody, które zdobędziesz za pokonanie wroga. Nagrodami są runy, za pomocą których wzmocnisz swoją broń, oraz zwiększenie twojej własnej potęgi, co pozwoli ci odblokować nowe szczeble umiejętności. Okej, okay, on ma 5 level potęgi i jest doświadczonym kapitanem. Mapa i oznaczony cel pozwalają ci się zorientować, gdzie możesz znaleźć tego kapitana. Okej, okay, misja główna to miejsce, gdzie znajduje się cel. No dobra. Informacje. Ma nadzieję, że któryś z niewolników niedługo spróbuje ucieczki. Chciałby go dorwać ku przestrodze pozostałym. Okej. Okay. Dobra, oznaczmy go. Jedyny, którego możemy. Co teraz?
where we have to go. If one can trust an orc... Trust has nothing to do with it. His thoughts cannot lie. Ej, mam pytanie, czy Celebrimbor za życia też miał takie zdolności? Bo jeśli tak, to jakim cudem on został przez Saurona rozwalony? Bo tyle wiem, że się stało. Okej. Okay. Złote ikony, ciąg fabuły, czerwone oznaczają walki o władzę, w których urukowie rywalizują o wpływy. Nagroda potęga, pozwalająca na odblokowanie nowych szczebli umiejętności. Białe ikony to misje poboczne i przedmioty do zebrania. Nagroda Miriany, za które możesz kupować ulepszenia. Okej, okay, czyli dobrze sądziłem, waluta. To są Miriany. Będziesz posłuszny. No dobra. The world has changed. Nothing makes sense. Nothing has changed. This is how it will be. The future and the past are linked in darkness. I don't understand why I'm here. And I can't remember. Let's go find the slaver. His mind may provide answers. Dobra, okay, jakiś... A, wpis o tym kwiatku. To jest ten kwiatek, który my daliśmy żonie? Że wróć, który Talion dał swojej żonie? Podobny. 29 różnych kwiatków. Talion. O, to jest z tego. Z trailera, jak szukałem sobie do intra. Talion, gondorski strażnik, został zamordowany przy Czarnej Bramie wraz ze swą żoną Yoret oraz ich synem Dirhaelem, czyli zgadłem, że Yoret to żona. Talion nie znalazł jednak ukojenia w objęciach śmierci. Spadła na niego klątwa potężnego upiora, który opętał jego ciało i zmienił w nieśmiertelnego awatara zemsty. Zdolności szermiercze Taliona, zwinność, odporność i wyszkolenie bojowe zostały wzmocnione obecnością jego upiornego towarzysza, jak gdyby to on sam posiadał jeden z pierścieni władzy. O, czyli podobna moc, powiedzmy. Nieumarły wojownik jest w stanie dostrzec ukryty świat i samym dotykiem wydobywać z wrogów ich największy strach, bądź narzucać im swą wolę. Stał się potworem wśród potworów. Talion jest skazany na Mordor, zmuszony do nawiedzania go, póki nie zdołał wyeliminować czarnych kapitanów, którzy wymordowali jego rodzinę i zmierzyć się z samym władcą ciemności, który nimi dowodzi. Nice. Okej, jest Yoret. Niewiele. Dirhael. To są tacy poboczni trochę, więc to wam zostawię. Upiory. O, to jest w sumie dość ciekawe. Wśród ziemi jest wiele duchów, które nie zeznały spokoju po śmierci. Widma, upiory i przerażające zjawy. Wszystkie one słyszą głos nekromanty Saurona, który nawoływuje je w Mordorze. Jeśli uda mu się odbudować swoją potęgę i podporządkować sobie te armię duchów, stanie się niepowstrzymany. Urukowie, wielcy orkowie. Okej, okay, to są jakby te lepsze orki, które stworzył dla Saurona Saruman? Czy nie, to byli Uruk-hai. Uruk-hai byli stworzeni przez tego. Okej. Okay. Młot Saurona. Młot był niegdyś człowiekiem biegającym z noszami sanitariuszem w siłach Gondoru. A jego zadaniem było wynoszenie rannych z pola bitwy. Wszystko się zmieniło, gdy na zboczach Góry Przeznaczenia odnalazł buławę Saurona, zostającą pozostałą po upadku Władcy Ciemności. Czyli my dostaliśmy w mordę buławą Saurona, którą on w filmie zarąbał króla, tak? Którego mieczem Isildur, tam chyba się Narsil nazywał ten miecz, uciął Sauronowi paluchy. Okej, okay, nieźle. Wtedy zdał sobie sprawę, że marnował życie ratując innych, którzy szukali chwały na polu bitwy. Postanowił, że skoro ludzie tak bardzo pragną umrzeć bohaterską śmiercią, to on z radością im w tym pomoże. Ogarnął go szał bojowy, którego nie dało się uspokoić. Całe tysiąclecia czekał na powrót Władcy Ciemności do Mordoru, aby dowiedzieć się, jaki przeznaczono mu los. No zakładam, że pewnie ta maczuga Saurona, czy tam buława, no miała swój udział w tym przedłużaniu życia. Wieża Saurona. Zło przepełniające wieżę nadaje jego ciału nienaturalne rozmiary, ponieważ jest uwięziony we własnej zbroi, która nie chce rosnąć razem z nim.
Au. Cierpi niewyobrażalne katusze. Niegdyś był numenorejczykiem, lecz pamięta jedynie, że albo budował jakąś wieżę, albo został w niej uwięziony. Wygląda wprost koszmarnie. No trochę. Jego obrzydzenie samym sobą wyrzuć może każdy, kto się do niego zbliża, nawet inni kapitanowie gardzą wieżą, choć nauczyli się polegać na potędze jego plugawiącego wszystko zła. Jego żądza mordu nie ma sobie równych, pokazuje swym ofiarom ogrom swego własnego bólu i napawa się ich cierpieniem. I czarna dłoń Saurona, czyli tak, ten gościu, który ten cały rytuał odwalił i zabił Taliona i jego rodzinę. Czarna dłoń Saurona to najpotężniejszy i budzący największe przerażenie czarny kapitan. Już sama obecność czarnej dłoni na polu bitwy wystarcza, by przerażenie ogarnęło zarówno jego wrogów, jak i jego sługi. Niektórzy powiadają, że był niegdyś wielkim królem wschodu, który przyniósł Sauronowi głowy dwóch Istari w ramach podarunku. O! No, to musiał być trochę potężny, no bo Istari ich nie tak łatwo położyć. A tym bardziej zdekapitować. Patrz Gandalf. I tam Gandalf, Radagast... I poza Sauronem jeszcze było dwóch, tylko ich imion nie pamiętam. Mówi się też, że wraz z Sauronem powrócił drogą morską po upadku Numeronu. Są też tacy, którzy uważają go za samego władcę ciemności, raz jeszcze przyjmującego swą właściwą postać w Mordorze. Tja. Gdyby poznali prawdę albo ogarnęli, że to nieprawda, no to pewnie trochę by się zawiedli. Istnieje wiele teorii o jego pochodzeniu i każda z nich jest kłamstwem. Jedno, co w tym wszystkim pewne, to fakt, że Czarna Dłoń jest panem podstępu i że służy władcy ciemności z niestrudzoną lojalnością. Szpony Czarnej Dłoni. No dobra. Szpony to elitarny oddział strzegący Czarnej Dłoni Saurona. Czarna Dłoń, który poznał tajniki magii podczas służby u boku nekromanty, osobiście wybiera je z rodni w Barak-dûr. Nie hejtujcie, jeśli źle to wymawiam. Nie mam pojęcia o językach Śródziemia. Nowi kandydaci są od razu rzucani w wir walki, aby sprawdzić ich zdolności w brutalnym i pełnym przemocy świecie. Oddział zawsze liczy 5 szponów, a ciało każdego poległego jest wysyłane z powrotem do rodni, aby mogło posłużyć za pożywkę dla stworzenia następcy? What? Jeśli ciała nie można dostarczyć do Barad-dûr, w zamian poświęcane są inne szpony. Dobra, ja chyba czegoś nie zrozumiałem w tym opisie. Dobra, i to będzie tyle jak na razie. Tak, tu jest co dalej? Istota. Historia znaczy się. Mirian. Te monety wybito w elfickich kuźniach Eregionu, a miriany zostały oficjalną walutą tej krainy. Zgadłem, że waluta. I powszechnie cenionym w Śródziemiu środkiem płatniczym. Podobnie jak Ifildin, czyli metal gwiezdnoksiężycowy, którym zdobiło się drzwi, miriany zawierają krasnoludzki mithril. Waluta często przechodziła do rąk innych ras w takich miejscach jak rynek Khazad-dûm, by uhonorować krasnoludy. Na jednej stronie Mirianu wybijano obraz drzwi Durina, a na drugiej wizerunek wielkiej kuźni. W drugiej erze władca ciemności Sauron zawzięcie usiłował unicestwić Miriany, a dziś monety te są niezwykle rzadkimi reliktami dawno pogrzebanego królestwa. Okej, Mordor. Tutaj dla was opis. Sorry za tą pauzę, ale no też, chcę się też wczytać trochę w to. Moranor. Potężna twierdza Mordor rozciąga się między Eredlitu a łańcuchem Efeldua, czy Duat. Chroniła ona na przemian Mordor przed inwazją Gondoru oraz Gondor przed atakami Mordoru. No dobra. Okej. Okay. No dobra. Udun. Dolina Udun to surowe, nieprzyjazne ziemie. Udun od północy zamyka Czarna Brama, od południa Żelazne Szczęki Karak-Angren. Obronę orkom zapewnia odzyskana twierdza Durtang. Nie, czy... Nie, Durtang? Durtang? Nie wiem. Olbrzymi czarny trakt przecina te tereny, prowadząc aż do ruin twierdzy Barad-dûr, do której wycofał się władca ciemności po klęsce, którą zgotowała mu Biała Rada w Dol Guldur. No dobra. Orodruina. A, czyli Góra Przeznaczenia.
Aha, czyli góra przeznaczenia od momentu ucięcia łapy Saurona, czy tam paluchów, jest uśpiona. Ciekawe. Baradur, mroczna wieża, leży w gruzach od czasu, gdy siły Gondoru zburzyły ją po klęsce Saurona pod koniec drugiej ery. Jednakże, póki istnieje Sauron, nie da się rozbić samych fundamentów Baradur. To właśnie tu schronił się władca ciemności po powrocie do Mordoru. Ukryty za magiczną osłoną, począł odbudowywać swą potęgę, gotując się do nadchodzącej wojny o pierścień. Dobra, i to jest tutaj koniec. Wizji, okej, 8 jakichś wizji jest. No, samouczki, no to tylko jest do odznaczenia. Ty, wyssanie? Ty, tego nie było. Przytrzymaj B, aby wysysać energię i odnawiać elfie strzały. Ukończone wyssanie przerazi i dodatkowo zrani twojego wroga po odblokowaniu umiejętności naznaczenia. O, okej. Okej, ej, zajebista rzecz. Dobra, w drugą stronę co było? Natura, artefakty oraz Itildiny, czy Ifildiny, bo też nie wiem jak to odczytywać. Okej, okay, tu jest jakiś taki duży obrazek, powiedzmy, do poskładania pewnie w całej grze, znaczy w całej grze, wszędzie po prostu trzeba to będzie znaleźć. Okej, okay, jakieś runy mam, jakieś 5 run, pewnie dzięki temu, że mam jakiś taki ten... chyba dzięki temu, że mam jakiś taki GOTY Edition. Zobaczmy. Płomień Anoru. 20% szans na podpalenie przeciwnika trafieniem krytycznym. Płomienie ostrza staną się pomarańczowe. Orkobójca. Techniki bojowe zadają kapitanu dodatkowe obrażenia. Nadciągająca burza. Zapewnia dostęp do legendarnej mocy burzy Urfaela. Do czego? Elfia Gracja. 50% szansy na zmniejszenie otrzymywanych obrażeń w walce wręcz o 50. Nieposłuszny do końca otrzymujesz dodatkową ostatnią szansę, by powrócić na pole bitwy i kontynuować walkę z urkami. Ty, wiecie co? To se wpakuje. Okej, okay, a mogę odblokować od razu kolejny, czy... A nie, nie mam chyba wystarczająco hajsu. No ale tak, no, na razie nie mogę chyba mieć krytyków. To tak, to będzie może nawet spoko. To ogólnie mnie kusi, ale nie wiem o co chodzi z tą legendarną mocą. A to na razie jest takie 50-50, nie? A to? To może być zajebiste. Okej, okay, runy też mam na łuk. Zwiększa obrażenia przy headshotach o 25%, albo zmniejsza zużycie skupienia o 50%. Okej, okay, skupienie to jest chyba ten slow, więc to poproszę. I do sztyletu też mam runy. I każda, i zarówno łuk, miecz, jak i sztylet mają jakąś swoją legendę. Okej. Okay. Ho. Zobaczmy. Ożywienie. Zwiększa spadek morale wrogów przy śmierci kapitana. Dobra. Łowca orków. Brutalne powalenia z ukrycia bardziej przerażają przeciwników. Nie mam chyba jeszcze możliwości wykorzystywania tego, więc na razie... niech to zostanie. Ukryte ostrze, zabójstwa z ukrycia i egzekucje powalonych zadają dodatkowe obrażenia wrogom, wodzom i kapitanom. Nawet fajne. Niewrażliwość na trucizny. Okej, okay, nie wiem dlaczego ma być się to sumować, skoro już to mi daje niewrażliwość, ale na razie wezmę ukryte ostrze. Ale jak fajnie w ogóle widać te runy na tym. To jest w ogóle zajebiste. Dobra, ulepszenia. Zdobywaj expa, aby otrzymać punkty, dzięki którym odblokujesz potężne nowe umiejętności. Bierz udział w walkach o władzę, aby szybciej zdobyć potęgę i odblokować kolejne szczeble umiejętności. Dobra, co mamy tutaj? Technika bojowa. Egzekucja. Okej, okay, czyli knockout kombinacyjny. Riposta. Okej. Okay. Dobra, ciekawe. Zabójczy ze skok. Aha, czyli zabójstwo z powietrza dla nieświadomych wrogów. Okej. Okay. Elfia zwinność. Jeśli przyspieszenie i prezent do serii ciosów. No dobra, no to przyspieszenie może być dobre. Detonacja. Strzel po ognisko bądź beczkę, by spowodować eksplozję. Wybuchy i ogień nie zranią twojej postaci. Zajebiste. Upiorne porażenie. To mamy teraz. O! Jakie sweet! Piękna rozwałka! Jazda na Karagorach? Co to jest Karagor? O, to jest Karagor!
O! Fajne. Okej, okay, naciśnij bumper, dosiąść Karagora z góry. Na Karagorach można jeździć, spinać się i walczyć. Okej, okay, i jak mam wybierać, to pierwsze raczej co zdobędę, to będzie... Znaczy, co zdobędę, co wezmę, to będzie egzekucja. I chyba jeszcze dwa kwiatki mi wystarczą, bo z tego co widziałem, to... Czy jest to gdzieś? Okej, okay, tu jest reset kamery. O, jest taki alatem detektywa. Been at least a day since I cut off someone's head. Come on, I want something to kill. Aj, to tak włączam, wyłączam. O, to jakiś pajączek. Chodź, 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 chodź. Captain says there's caves nearby. O, pięknie przez mózg. No i proszę, wystarczyło zabić kolesia. No i dobra, i bierzemy egzekucję w takim razie. Jak się fajnie oczy mu rozbłysły. Piękne. Dobra, szybki czek dla mnie. Ja mam już 37 minut nagrania. O, dobra. Mirian to waluta, dzięki której możesz ulepszać swą broń oraz zwiększać maksymalny poziom życia skupiania i elfich strzał. Zdobywaj miriany poprzez znajdowanie przedmiotów do zebrania, wypełnienie misji pobocznych, realizację celów dodatkowych oraz podejmowanie wyzwań. No dobra. Jest to coś, co ja z chęcią będę robił, no bo dlaczego by nie? Okej, okay, stówka, 130, stówka, 60, 60 i 60. No, jak mam wybierać, to najpierw wziąłbym chyba najpierw te runy na mieczu, żeby mieć właśnie... Ej, jak zajebiście wygląda to zmiana w tym menu, jak nagle ta twarz Celebrimbora tak przejdzie przez twarz Taliona. Piękne. Tą runę na mieczu bym wziął, żeby właśnie mieć jeszcze na przykład tego orkobójcy na przykład. Okej, tutaj widzę postęp taki ogólny. Misje ratowania wygnańców, 24. 20 misji głównych, okej, czyli trzeba będzie, będę musiał to mocno równoważyć. 42 artefakty. Ha, upiór przez tysiąclecia obserwował losy Mordoru. Odszukaj te obiekty i sięgnij w przeszłość za pomocą związanych z nimi wspomnień. O! Ej, to może być dobre, żeby poznać lore trochę świata. Dobra, kompendium. To jest to, tu byliśmy, to już sprawdzałem. Ulepszenia sprawdzałem. Armia Saurona to jest... To wszystko. To jakiś nowy ziomek. Szczurnik tchórzliwiec. Czuję, że zasługuje na większy szacunek. Okej, okay, on jest gdzieś na misji głównej. Dobra, a czekaj, jeszcze sprawdzę właśnie, bo mojej potęgi nie sprawdziłem finalnie. Czekaj, to będzie w upgrade'ach. Który mam lewe potęgi? Super, że on za mały level, ale pokażesz mi może jaki mam? Bo ja tak nie widzę zbytnio, czy mam jakikolwiek. Nie, chyba nie mam. No dobra. Ale okej, okay, czekaj, mogę się tu gdzieś wspiąć szybko na górę? Ej. Ej, widzicie to? O, poziom wykrycia. Dobra, no trochę jak w Metal Gearze. No, chodź. O, proszę, kto to? Kapitan Uruchów! Bierz go, bierz go! Ej, ale gość... Albo mam, albo też ma z głową, albo gościu gada, albo podkłada mu głos ten sam aktor, który dubbingował pingwina. Nienawidzi przegrywać. Okej, okay, ale w sensie? Co, jakieś buffa se nałoży? Dobrze rozumiem? No, atakuj. Surprise! Biecz! No kurde, chciałem zrobić to. No kurde, chciałem zanadać na egzekucję, no. O, dobra, nie, teraz wezmę tego zabija, nie? No Jesus! No really? Surprise! O, Jezu, w ostatniej chwili! Okej, okay, nie jest to one shot od razu. Kurde, chciałem go przesłuchać.
No ale nie wyszło. Going somewhere. O, potęga plus 4. No dobra. A tutaj? Czy to jest kolejna runa? Tak. Czekaj, czekaj, no pokaż. Oto potężne runy. Kowale elfów upamiętnili tymi potężnymi i enigmatycznymi symbolami wielkie czyny i wspaniałe zwycięstwa dawno zmarłych wojowników. Korzystali przy tworzeniu swych run z tajemniczych sztuk, przedstawiających tragiczny koniec swych wrogów przy użyciu substancji zwanej Ithildinem, czy Ithildinem, i łącząc te symbole ze swoimi pancerzami, ostrzami i łukami. W ten sposób elfy tworzą i zapisują wyjątkową legendę każdej ze swych słynnych broni. Legenda ta rosnąć będzie wraz z każdym wielkim czynem. Urukowie nauczą się prędko imienia danego oręża, jak w przypadku Glamdina i Orkista, i zaczną się bać jego potęgi. Okej, czy samouczek o runach? Tutaj do istot mi coś wpadło. A kapitanowie Uruków? Okej, nadzorują armię Saurona, place budowę, taratara, dobra. Okej, dobra. I na końcu... A, ten samouczek. Poziomie wykrycia. Coś jeszcze? Nie. Ale nie, czekaj. Daj mi zobaczyć właśnie tego... Tę runę, co mi wpadło. Do łuku. Co my tu mamy? Bystre oko. Poziom 5. Odzyskujesz 30% skupienia po zabiciu wroga strzałem z łuku z ukrycia. Nie takie złe. Zwłaszcza do skombienia tego z tym. To można bardzo ładną serię zrobić. No pod warunkiem, że ma się trochę strzał, nie? Dobra, ale dajcie mi teraz może gdzieś wejść na górę, bo bardzo bym chciał to zrobić. Mogę się coś wspinać? Wow, ej, widzieliście ten skok? No, człowiek to się tak nie wspina. Okej. Wzgórza ogonu, idzie? Okej, wzdłuż... O, okej, wyzwanie łowieckie. Nie spodziewałem się tego do końca. Ho, pytanie, czy to się znajduje w świecie realnym, czy już tylko w świecie... widm? To jest dobre pytanie. Dobra, nie wiem teraz ile, będę miał co najmniej teraz 40 minut. Tak mi się wydaje. I patrzcie tu, w ogóle my tu mamy... Nie, to jest nasze? Ten miecz i tak dalej? Czy to jest od niego? A, nieważne. A tutaj zbliżenie. Na twarz Celebrimbora. Nie no, model ma bardzo ładny. Dobra. Tym takim średnio okej widokiem na Mordor kończę odcinek, a my widzimy się w następnym, w którym będziemy kontynuowali misję fabularną, aby dowiedzieć się czegoś więcej od tamtego kapitana, a co za tym idzie, zdobyć troszeczkę więcej doświadczenia. Choć nie powiem, pewnie sam też trochę po ekstrii poza nagraniem, ale to już detal. Tak więc ode mnie to tyle, do usłyszenia. Cześć!